Jakbyście się zastanawiali, jak się transportować, to proszę bardzo, oto sposób na transport w tej grze. Wystarczy wykorzystywać bugi. Hejka, jak widzicie, jestem piratem. Arr. No i dzisiejszy odcinek to challenge. Challenge, który polega na tym, żeby wygrać grę, mając itemy tylko ze statku. Tego, co jest za mną. Więc jeżeli takie challenge ci się podobają, to zostaw suba oraz łapkę w górę, a przeżyję kolejny dzień dzięki tobie. Tylko dzięki tobie. A ja będę nagrywał więcej takich challenge dla ciebie, więc zapraszam już do odcinka. No, ale zanim zaczniemy odcinek, to słuchajcie, chciałem wam pokazać coś, co właśnie kurier mi przyniósł przed chwilą. Także zobaczcie, zobaczcie sami po prostu. Będzie pierwszy raz, kiedy pokazuję w ogóle, co się dzieje, co jest za moim tłem. Voila! Normalnie mój pokój. I teraz pokażę wam, co właśnie kurier mi przyniósł. O, ale to ciężkie! Tak jak widzicie, dostałem dwa takie wielkie pudła po prostu od firmy Genesis. I słuchajcie, zaraz wam pokażę, co w tych pudłach się znajduje. Dobra, będzie chyba potrzebny jakiś nóż. Także, słuchajcie, tak jak widzicie, na tle za mną jest, słuchajcie, normalnie mój pokój. Ale to zapakowali, kurde, dobrze. Żeby się nic tylko nie zepsuło. O kurde, no i to jak? I słuchajcie, o kurde, ale jakieś całe mnóstwo w ogóle sprzętu. No to teraz powiem wam, że będę koksił w Fortnite'a. Dostałem myszkę Xenon 210. Słuchajcie, zobaczymy, jak się sprawuje. Będę wam relacjonował na bieżąco, jak sprawują się w ogóle te wszystkie sprzęty. Tutaj są cztery jakieś, nie wiem co, zaraz zobaczymy. Wydaje mi się, że to są jakieś napoje energetyki chyba. Słuchajcie, mamy tutaj Tora 200 RGB. Wygląda w ten sposób, oczywiście później jeszcze wam wszystko pokażę. Słuchaweczki Neon 360. Neon 360, z tego co wiem, to takie słuchawki chyba ma Łukasz i powiedział, że są naprawdę dobre, także zobaczymy, jak się sprawują także na odcinkach, na streamach. Podkładka Carbon 500 Flash. Ale teraz moje studio będzie przepięknie wyglądało. Tutaj mamy także kolejną podkładkę, jeszcze jedną podkładkę, także dali dwie podkładki, żeby zobaczyć, która mi się bardziej będzie podobała. Wpadajcie do chłopaków tam w opis, do Genesis, żeby zobaczyć. Może wy znajdziecie coś dla siebie, dlatego że widać po prostu, że to jest mega, mega solidne. O kurde, słońce troszkę zaszło, ale trudno. Słuchajcie, mamy tutaj także mikrofon. Z tego co wiem, to jest nowy wynalazek od Genesis, ten mikrofon. Także zobaczymy, jak się sprawuje. No i słuchajcie, zobaczmy, co to jest. To jest jakiś mystery box, słuchajcie. Mystery, dokładnie tak jak myślałem, to energetyki. To są energetyki, jak nic energetyki. Energy Boost od Genesis. I tak jak widzicie, tak prezentowało się pierwsze pudło, a co jest w drugim? Sam jestem mega ciekaw, co się znajduje w drugim pudle. O kurde, ja już wiem, co to jest, ja już wiem, co to jest, a wy jeszcze nie wiecie. Jest to taki oto fotel Nitro 350 Gaming Chair od Genesis. Zaraz zobaczymy, jak on działa, ale najpierw trochę odpocznę. Także w ten sposób prezentuje się cały sprzęt od firmy Genesis. I słuchajcie, my nie mamy na co czekać, po prostu zrobimy moją magiczną sztuczkę i zamienimy nasz stary sprzęt na nowy. Uwaga! 3, 4. Wow! Ale to wygląda epicko, kurde. Tak właśnie prezentuje się całość, słuchajcie. Fotel. Naprawdę ładnie. Klawiatura, ta podkładka, nawet nie miałem zielonego pojęcia, że ona jest aż tak duża. Ogromna, kurde. Klawiaturka, która ma piękne podświetlenie, które można zmieniać, RGB. Słuchajcie, słuchaweczki, energetyki oczywiście czekają. I słuchajcie, pyśku, nasz mikrofonik. Także w ten sposób, słuchajcie, prezentuje się cały sprzęt. Jeżeli jesteście ciekawi, co to jest, to słuchajcie, w opisie będziecie mieli opis każdego z tych przedmiotów, słuchajcie, tutaj, które widzicie, oraz link do sklepu, gdzie możecie zakupić coś takiego. Genesis, dziękuję bardzo, a was zapraszam już do odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Dobra, także, kurde, challenge jest taki, lecimy na statek. No więc, nasz kierunek statek, cała naprzód załogą, cała naprzód. Trzeba pozabijać te wszystkie szczury lądowe, które z tyłu, zobaczcie, jak wylatują. Ale mnie już gardło normalnie boli, dopiero co zacząłem. Ty, ja nie wiem, jak ja będę w ogóle strzelał z tego, z jakiejkolwiek broni, jak ja mam, kurde, w jednej ręce hak. Ej, to będzie ciężkie, nie mogę jakiejś M-ki używać czy coś? Jedyne zadanie to jest, żeby wygrać grę,
mając lód tylko ze statku. To wszystko, to są wszystkie zasady. Dobra, okej, nie wiem co zrobiłem, czemu spadłem na shield potem, ale okej. O, jest skrzyka, jest mój pierwszy skarb! Na moim statku! O, bardzo dobrze, tym będziemy mieli full poty. Szkoda, że nie mam żadnego shotguna na start. A, to jest trochę kiepskie, nie? Brak shotguna? Dobra, spróbujemy coś. Z tego co słyszę, to nikogo tu nie ma. Za specjalnie u mnie na statku. No i bardzo dobrze, wiedzą kto jest kapitanem tego statku. Jest tylko jeden kapitan. I to jestem ja! O, kolejna pota. Wow, dobra, mamy bardzo dobry drop jak na pierwszą gierkę. Mamy naprawdę dobry drop. Tu jest pokój kapitana, prawda? Tak jest, słuchajcie, jeden skarb jest oczywiście w pokoju kapitana. I ten hajs. I te hajsy. Ale ile my mamy shieldów? Ej, powiem wam tak. To będzie najlepsza gra ever. Czemu ten challenge tak łatwo nam przychodzi, co? Wychodzimy ze statku, idziemy tam do domku, bo słyszałem strzał. Jest tutaj, no. Co? Widzieliście, co go obroniło w ogóle? O co chodzi? Te wiszące go obroniły. Czemu ten challenge tak łatwo nam przychodzi, co? Gotcha, bitch! Oh, fuck! To nie będzie proste. Także załogo, naprzód na statek! Zobaczymy, ile tam będzie mojego lutu. Dwóch gości, dobra. Ja jestem niżej niż on chyba. O, jest silpota, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. O, jest ten siorbik, dzień dobry. I tutaj, o, jest skrzynka. Jest mój pierwszy skarb piracki. Jest. Dobra, wypijemy sobie to. Ktoś tu jest, hello. Ktoś tu jest. Gościu, hello. Co ty tu robisz na moim statku? I to jeszcze w mojej... Ty! Nowa broń! Pierwszy raz ją widzę, ja nie wiedziałem, że ona nawet w grze jest. Ej, ale super, co jest? Jak ona działa? O, jeszcze piracka broń! Ale sztos! O, jest gość. Ło, ale mnie odrzuciło! Co jest grane? Ja chcę trafić w gościa. O, fuck! Ale to nawala ta broń. Ja chcę w niego trafić. Dobra, mamy nowy challenge. Moim nowym challenge'em jest trafić w tego typa. Gdzie on jest? Ja nie wiem, jak ona nawet strzela. Ło! Ale dostał. Dobra, gościu, jesteś martwy. Co mam ci powiedzieć? A może nie? Ej, strzelać gościu nie potrafisz. Strzelać nie potrafisz, a ja nie potrafię edytować, więc jest git. Ej, ale on ucieka, co? Ale on ucieka. Gdzie? Tu jest, nie? Kurde, ale co on robi, jak on ucieka przede mną? Nieźle strachaty gość. Ja pierdzielę, nie mogę z nim. O, wreszcie. Ej, ale nie możemy brać nic swojego. Ej, nie możemy podnosić, pamiętajcie, tylko lód ze statku. O nie, ale kurde, ta walka była taka epicka. O co chodzi? No dobra, to nieźle nam idzie, jak na pierwszą grę. No, została nam tylko jedna rzecz do zrobienia. Jak prawdziwy pirat, kiedy musimy, kurde, słuchajcie, odejść z naszego statku. No cóż, zrobimy to w ten sposób. O kurde. Ej, w sumie jak mamy... co się dzieje? Czemu to się kręci w kółko? A, bo jak wpadnie do wody, to już się nic nie da z tym zrobić. O nie. No dobra, okej. Idealne okno na świat. Let's go! Słuchajcie, musimy uciekać w końcu. Strefa jest za blisko. Ta broń, o co chodzi? Jak ona działa? O co w niej chodzi w ogóle? Jakie ona ma obrażenia? O nie! Strefa! Zapomniałem się. A tam goście. Patrzcie. Od razu lecę na nich.
O, ale było blisko. O co chodzi? O nie! Kolejny gość. O nie, kolejny gość. No nie, gość się nie ruszał, ja w niego nie mogłem trafić. Ej, to był Bóg, prawda? To był Bóg, spokojnie, to był Bóg. Nikt nigdy nie lata na statek. Nie wiem. Naprawdę, znudziło się ludziom chyba latanie na statek. Słuchajcie, jesteście gotowi na to? To uwaga! Proszę bardzo! Let's go! Wow! O kurde, ej, ale jakoś... Coś słabo, szczerze mówiąc, coś słabo. I tak po prostu się odbiło, tak, dobra, coś słabo, patrzcie na to. O, to jest dobre! To jest w końcu dobre! To jest w końcu, patrzcie jak chmura jest blisko. Patrzcie jak jest blisko strefa. Nieźle, co? O, sztos. Jakbyście się zastanawiali, jak się transportować, to proszę bardzo, oto sposób na transport w tej grze. Wystarczy wykorzystywać bugi. Lecę do ciebie, gościu! Lecę do ciebie! No dobrze, przejdźmy do następnej gry. Po co taka pusta? Po co takie usta? Jestem se piratem. Po co taka pusta? Po co takie usta? Pływam sobie latem. Pirat, pirat! Jest tylko jeden pirat w tej grze, okej? Okay? Tylko jeden! Wynocha! Wynoś się, wychodź! Wychodź! Co ty na gitarze grasz? Co ty za podrabianiec jesteś jakiś? Dobra, graj se. Graj se, i tak cię nikt nie słucha. I ci te wszystkie szczury lecą na mój statek? O nie, i wszyscy są niżej niż ja. Dobra, będę tutaj walczyć, tu walczą. Okej, okay, mam shotguna. To jest najważniejsze. Okej. Okay. Mam fraga też. Ale gości. O, dobrze! Zlikwidowany gość. Kompletnie zlikwidowany. O nie. Ej. Gościu! Nie! Za dużo! Ale mu zostawiłem HP, no, headshota mi strzelił. To skurczymy kna! Dobra, słuchajcie, tym razem 100% skupienia. O nie, uciekamy stąd! No nie! Nie, jeszcze rozładowała mi się kamera, no! Come on, no dobra, już. Darujemy sobie, słuchajcie, kamera mi się rozładowuje. No, rozładowuje, właśnie. Może i się nie udało, ale następnym razem się uda. Cicho bądźcie, nerdy!